Judo Wiesław Błach, od wczoraj członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Gratulujemy panie prezesie. Członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, może ściślej członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak, no, cieszę się, że zostałem wybrany jako jeden z przedstawicieli Polskiego Związku Judo do zarządu PKOL-u. Jest to dla mnie duże wyróżnienie. Mam nadzieję, że moje uczestnictwo w zjazdach zarządu przyczyni się do poprawy sytuacji również nie tylko sportu polskiego, ale i judo w kraju naszym. No właśnie, jakie to są szanse dla judo? Jakie możliwości się otwierają przed związkiem dzięki temu, że będzie pan właśnie w członkiem zarządu PKL-u? Po pierwsze, na pewno jesteśmy lepiej postrzegani jako dyscyplina, jeżeli mamy swojego przedstawiciela w zarządzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na pewno czeka mnie dużo pracy w różnych komisjach, które pracują przy PKOL-u czy w ramach PKOL-u. I tutaj mamy jakiś, tak powiedziałbym, jako członek komisji będę mógł mieć wpływ na jakieś, powiedziałbym, decyzje, chociażby na przykład przy ustalaniu nagród fair play, czy nagród dla młodych, talentowanych zawodników, także tutaj też będziemy mieli możliwość po prostu decydowania o tym. Dziś jesteśmy w Opolu, gdzie trwa finał Mistrzostw Polski Juniorów w judo. Jak ocenia pan tą imprezę? Mistrzostwa Polski są bardzo dobrze zorganizowane, tak jak powinny być zorganizowane, wspaniałe, tutaj widzimy nawet dawno z tyłu. Nie było wielu zawodników. Tak, no przede wszystkim ogromna ilość zawodników, ponad 414 zawodniczek i zawodników startujących w Mistrzostwach Polski. Jest to rekord, do tej pory nie było tylu uczestników tych zawodów. Mówię, wspaniałe nagrody, tak jak widać tutaj za nami, wspaniałe dla każdego medalisty, szwajcarskie zegarki, to do tej pory nie było na takich zawodach takich wspaniałych nagród. Piękne medale. Mam nadzieję, że i poziom sportowy mógł zachwycić tutaj wszystkich obecnych na tych zawodach. I uważam, że organizatorzy stanęli na wysokości zadania i nie możemy się wstydzić tej imprezy. Jakie kolejne duże imprezy czekają nas w najbliższym czasie? No, w najbliższym czasie czeka nas Mistrzostwo Europy, czekają nas w Tbilisi, w Gruzji, gdzie startuje polska reprezentacja, cztery zawodniczki i sześciu zawodników. Oczywiście w kraju bardzo ważna impreza, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, która się będzie w Kielcach. No i Mistrzostwa Polski Młodzieży, które odbędą się 9 maja we Wrocławiu. To Tbilisi kiedy? Tbilisi 24-25 kwiecień. Czyli judocy nie mogą się obiadać za bardzo w święta, bo myślałem, już będą na Mistrzostwach Europy. Nie, no z pewnością trwają aktualnie przygotowania do Mistrzostw Europy. Zawodniczki i zawodnicy przebywają w zgrupowaniu w Cetniewie i potem przed samym startem będą jeszcze w Spale. Także cały czas trenują, przygotowują się. Czego życzyć prezesowi przed tymi mistrzostwami? No z pewnością na mistrzostwach, żebyśmy przyjechali przynajmniej z jednym medalem z Mistrzostw Europy. To był nasz sukces. To tego medalu życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.